Witam. Dziś obejrzymy jedną z najbardziej kultowych dobranocek w historii Polski. Przed Wami Miśko Largol. Zapraszam. Studio filmowe Semafor w Łodzi, autor bajki, było zawsze o krok naprzód. Na przykład w tym przypadku główny bohater, Miśko Largol, ma taki głos, bo urodził się dziewczynką, ale jest zadeklarowanym chłopcem z nieco wyższym głosem. Z nieco bardzo wyższym głosem. Masz radę taką mu, dał recik tak czarowy, że dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik. A jeśli już przy tym jesteśmy? Kolargol? To jest imię głównego bohatera? Wrażenie Konstantynopoli, tańczyk owianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym rewolwerem. Cóż, że ze Szwecji nie można mu było dać na imię Piotruś? No popatrzcie na te rzęsy i powiedzcie mi, że miś Kolargol, że Piotruś nie urodził się z pochwą. Jego cały strój to kokardka, a oprócz tego jest calutki golutki? Wujek, nie tylko my się bawiliśmy w rozpakowywanie prezentu! Piotruś to niesforny miś, który jak widać już z rana zarzuca koko-kokolino. No ale czego się dziwić, skoro jego przykładny ojciec w bajce dla dzieci od samego rana jara przy dziecku fajkę, pewnie nabitą jakimś krakiem albo obsranymi leśnymi szyszkami, narkoman jeden watą wypchany. Kolargol, gdzie jest pan? Kolargol! Proszę Państwa, chyba jesteśmy świadkami najlepiej dobranego głosu do postaci bajkowej ever. Dzień dobry! Dzisiaj wyglądam tak jako kobieta, bo jestem feministką. Nie ogoliłem nawet pach. Dzień dobry, witamy na castingu do roli małej, radosnej pszczółki w bajce dla dzieci. Jest Pan gotowy? To ma być postać miła, charyzmatyczna, radosna. Możemy zaczynać? To proszę zawołać misia Kolargola. Kolargol, gdzie jesteś? Kolargol! Kolargol! Gdzie jesteś? Kolargol! Poproszę jeszcze raz. Kolargol! Misiu, Kolargol! Chyba to mamy! Może pan przyjść jutro, tak samo najebany? Co wy tu kręcicie? Kolargol! Misiu! Przykładni rodzice Piotrusia nie chcą, aby ten spóźnił się na lekcję z pacyfikowania Leo DiCaprio, więc na szybko przygotowują mu śniadanie i wystrzeliwują z procy zrobionej z plecaczka. Podejrzewam, że jego rodzice od rana chleją F-16. Ej, ale teraz tak na serio, jak na tamte czasy, ta animacja poklatkowa wygląda naprawdę mega zajebiście. No i fajnie, że zrobili Piotrusiowi coś w rodzaju kitek, żeby już do końca zrujnować jego poczucie własnej płciowości. Oj, to jest Semafor, studio filmowe z Łodzi. U nas zniszczenie poczucia własnej płciowości to jest najlżejsze, co może ci się przydarzyć w tym wieku. Jeśli po obejrzeniu tej bajki wasze dziecko w drodze do szkoły postanowi pierdolnąć kujawiaka i wejść na drzewo razem z dzikimi, prawdopodobnie przenoszącymi jakieś niebezpieczne choroby zwierzętami, to miejcie pretensje do Semaforu. Ponownie! Łódź! U nas wszyscy tak chodzili do szkoły. Czy mi się wydaje, czy po drobnym upgrade'zie ta bajka byłaby idealnym przykładem teledysku Tula?
Siadajcie! Siadajcie, kurwa! Następny wygrał casting bez pudła. Siadajcie! Korargor! Jestem! Wypchanym watą baranem, oprzytym w strój misia. Przecież byś spadł z tego drzewa i kark skręcił. A mi się jeszcze szampan nie schłodził. Wait. Co tu się właśnie wydarzyło? Piotruś wstał z ławki bez pytania. Wywalił wszystko z plecaka zaraz obok nauczyciela. Pierzgnął mu na biurko jakieś pobazgrane gówno. Po czym z kopyta upchnął wszystko z powrotem w plecaczku i udaje, że nic się nie stało? Człowieku, ty kupuj kamerkę i odpalaj streama, Kolargol 3 złote. Misiu Charlie Sheen, to jest tylko kreda! Proszę Państwa, to już oficjalne. Miś Kolargol to kompletny debil. Już nawet nie chodzi o to, że nie wiedział, ile to jest 2 plus 2, bo sam się czasem zastanawiam, ale tamten nastukany lis ewidentnie mu podpowiadał. 2 plus 2? 4. Pięć? Pośród wszystkich moich uczniów to właśnie ty powinieneś zostać idolem wszystkich dzieci, misiu Kolargolu. Eś, miś Kolargol. A poza rachunkami, czym chciałbyś się jeszcze popisać? Och, śpiewem, panie profesorze, śpiewem! Aha. Posłuchamy. Aha! Widzicie, tu chodzi o to, że miś słabo liczy, ale to jest bajka z przekazem. On będzie pięknie śpiewał. Zobaczycie. Z wielką chęcią i przykładnie będziemy dziś pisać ładnie. Popatrzcie wszyscy, co ze ślą, jak ze ślą, ty ślą, ty ślą. Żadnym klęsa nie znajdziecie, ani bramy za nic wiecie. On nie wie, że to też jest gwałt. Głównym bohaterem bajki został pluszowy przygłup po udarze i lobotomii. Przecież on śpiewa jak pierwszy lepszy nastukany stryjek na weselu. To miał być główny bohater bajki, a nie wytrzeźwiałki. Motyla noga. Teraz rozumiem, dlaczego rodzice go wystrzeliwują z plecakowej procy do szkoły. Oni po prostu wstydzą się osobiście zaprowadzić go do domu dziecka. Nie idzie ci w szkole? Inne dzieci i nauczyciel toczą z ciebie bekę? Nikt nie docenia twojego talentu? Idź do lasu, tam na pewno znajdziesz kogoś, kto cię Ja to oglądałem, jak byłem mały i wy się dziwicie, że ja jestem nienormalny i tak pięknie śpiewam! Witamy ponownie na castingu. Tym razem szukamy kogoś do sceny u dentysty. Słuchamy. A teraz dostał pan głupiego Jasia. Mamy to. Ty siostra była jak najdłużej z nami. Upiększaj świat chybami.
jutrza świat wybawi. Cóż za piękne i jakże nieprzewidywalne zakończenie bajki. Jeszcze raz. Nie idzie ci w szkole? Koledzy i koleżanki śmieją się, że masz imię, jakby ksiądz się nakurwił i na chrzcinach beknął. Kolargo! Szukasz pomocy i motywacji do działania? Nie ma chuja, żyry gruz. To wbrew pozorom nie koniec bajki, bo jeśli dziecko nie wypiło z desperacji domestosa i dotrwało do wieczorynki dnia następnego, okazywało się, że jednak jest nadzieja i aby pięknie śpiewać, trzeba po prostu znaleźć Michaela Jacksona. Musisz mieć zaczarowany flet od króla ptaków. Króla? Ptaków? A gdzie on jest? Hen, wysoko! To wyprawa nie dla ciebie. Musiałbyś nauczyć się fruwać. Nie każdy fruwać potrafi. Trzeba mieć skrzydła, rozum i inteligencję. Albo być w PFK. Serio? Nagrali idealny głos pod pszczółkę i nie mogli obudzić innego Menela i dograć Krecika? Śmiecie jebane do śmietnika. Do śmietnika, bo i ja. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie Misia Corleone. Dzięki temu odcinkowi wiemy, że Semafor robił naprawdę zajebiste animacje jak na swoje czasy. No i że odcinek można skończyć sobie od tak. Ty masz mnie za głupią, ogłoszenie parafialne. Zamawiajcie moją książkę. Chyba, że nie chcecie. O największych wynalazkach w historii ludzkości. Wszystko macie w opisie. Fragment tekstu i relacje z podpisywania poprzedniej książki macie na Instagramie. No zobaczcie sobie, jeżeli chcecie wziąć w tym udział, to zapraszam. Czy ty już, koleżanko? Tak, ty. I ty, kolego, też obok. Nagraliście już film na dziesięciolecie? Mieliście mi coś ładnego nagrać. Wrzucić na stronę 10latniekrytego.pl. Wrzucić... Jeżeli tak, to bardzo dobrze. A jeżeli nie, to koniecznie to zróbcie, to zrobimy fajny film na dziesięciolecie. To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Poja. No i fajnie, że zrobili Piotrusiowi coś w rodzaju kitek, żeby już do końca zniszczyć jego poczucie własnej płucowości. Płucowości. Szkoda, że nie Konstantyno... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym rowerem... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym... Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowała. Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym rewolwerem. Cóż, że ze strzesza? Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym rewolwerem. Cóż, że ze strzesza? Szkoda, że nie konstantynopolitańczykowianeczka z powyłamywanymi nogami i wyrewolwerowanym rewolwerem. Cóż, że ze strzesza? Ale że co? No bo tam jest jakiś ten, jakiś pod pszczółkę głos podłożony, nie? I taki najebus, kolargon! Gdzie jesteś? Kolargon!